blisko, jakie nazwisko, jakie imię, jest na samej górze. Musiałem was dopaść, bo mi szefostwo jaja urwie. Słuchajcie. Oni wam urwą jaja. Zaraz urwą. Sylwia, dwa zdania o targach. No. Rosną w siłę? Rosną, robi się małe FIBO. To dobrze czy źle? Dobrze, tylko organizacyjnie muszą jeszcze przestrzeni dobudować. No mi jak widać po czole pociusz sieknie. Akop, jakie jest twoje zdanie na temat targów? Co to się powinno troszeczkę zmienić, żeby to funkcjonowało lepiej? Za mało jest troszeczkę tutaj miejsca, za gorąco, a tych stanowisk coraz więcej. No właśnie, kwestia klimatyzacji. Myślę, że to jest to, co mogło być, ale i tak jestem zadowolony, w sensie jak na... No to takie drugie FIBO się robi, mniejsze, bo nie mamy takich hali w Warszawie, ale naprawdę jest super. Zobacz, ile ludzi za granicę przyjechało. No coś mega, dla mnie mega. Sylwia, jak wy sobie radzicie? Powiedz mi, jaki ty masz patent na to, żeby wytrzymać ten taki, no nie ukrywajmy, fame. I zobacz, jaka tu jest kolejka. Jak ty sobie z tym radzisz generalnie? Znaczy, ja jestem normalnym człowiekiem, tak jak każda osoba, która stoi w tej kolejce. To i tak jest dla mnie dziwne, że ci wszyscy ludzie chcą do nas tutaj specjalnie stać. Jest mi bardzo miło, ale generalnie staramy się być cały czas normalnymi ludźmi w tym wszystkim i to jest chyba cały patent. Czy będziecie na targach przez całe dwa dni, czy jesteście tak zawodowo zajęci, że wpadacie, tylko posiedzicie troszkę i uciekacie? Tylko dzisiaj niestety, do 14 i... Akop, rozumiem oczywiście, że jako marka Olimp, z marką Olimpu jesteście tutaj, czy tak sami? Olimpa nie ma w tym roku niestety, Olimp się nie wystawia, więc jesteśmy tylko sami. Tak, tak. Jesteśmy dosyć krótko, tak, czyli tylko 4 godziny dzisiaj, no i o 14 właśnie będziemy wychodzić już i no po prostu nie damy rady poprzez wszystkie sprawy, które mamy teraz na głowie. Czyli można powiedzieć, że tak naprawdę z waszej strony to jest wielki ukłon dla fanów, to, że tutaj jesteście, chcieliście się przywitać, zbić piątkę, zrobić parę zdjęć i po prostu się pokazać na dużej imprezie? Wiesz, to zawsze takie, nawet chwila na żywo to jest coś innego, tak, ktoś może realnie zobaczyć, jaki drugi człowiek się zachowuje, poznać, więc tak, dokładnie, fajnie, no, tak żeby każdą chwilę wykorzystać po prostu. Dziękuję wam bardzo, wiem, że jesteście rozchwytywani, nie przeszkadzam, zbijam piąteczkę i uciekam, panie, bo nas... Panie, na trening trzeba się umówić w końcu. Jak się uda, to się umówimy. Na razie, bawcie się dobrze.